zapraszam na pokład Jaguara. To jest pierwszy rejs sezonu 2024. Jesteśmy na środku Morza Rybnickiego. Udało się zbudować rowerze. Także dzisiaj piękna żeglarska pogoda. Stabilna trójka. Porywa, zdarza się czwórka. Zobaczmy zatem, jak Jaguar został przygotowany do dzisiejszego dnia. Za mną Jaguar, jeszcze w aurze zimowej. Ja z kolei w stroju roboczym, ale dzisiaj zabieram się za zdejmowanie folii i umycie całej łódki z zewnątrz i wewnątrz. To jest zawsze piękna chwila. Folia idzie w dół. Generalnie, o kurczę, grzyb się zaląkł. Niech to szlak trafi. Przyszedł czas na odkrycie masztu. Będziemy musieli wymienić wanty, bo ostatnimi czasy znalazłem dwa przebicia stalówek. Będę musiał wymienić wanty, ale mam już wszystko naszykowane. Maszt jest aluminiowy, więc jest leciutki. Musimy go dać, jak będę salingi wkładał. Tak musimy go obrócić. Obrócić na którą stronę? O tak. Ale tutaj są te, a to tak. No, dobra. Siedzi. Teraz trzeba to wszystko usprawdzać. To przy wyciąganiu łódki jak zwykle wszystko było na szybko, więc teraz przed sezonem trzeba sobie to wszystko przed postawieniem masztu dobrze poukładać. Neron, pilnuj krawatów, pilnuj krawatów, tak? Wiesz, ile jest krawatów, żebyś wiedział, ile było. No, jeszcze jeden. Liczysz? Okay. Salingi są. I co jeszcze? Wanty. I moja skrzynia bosmańska. Możemy iść. Może zaczniemy od salingów. W zasadzie nie ma znaczenia lewy, prawy. Oba są symetryczne. W zasadzie mam to podwójnie zabezpieczone. Dwie nakrętki kontrujące i jeszcze podkładka sprężynująca. No i jeszcze na koniec wanty.
przygotowane, długości wszystko wymierzone, kausze pozaciągane, tylko założyć. Jeszcze ostatnia rzecz, jaka została, przeciągnięcie wanty przez osłonę. O, przejdzie na najwęższe miejsce i pójdziesz, dalej. Dobra, ostatnia rzecz to jeszcze podnieść odsuwanie bomby. To chyba są dziesiątki. Tak, dziesiątki.